Chcemy dzisiaj zastanowić się nad tym, jaka powinna być nasza postawa wobec dokonanego dzieła naszego odkupienia i zbawienia na krzyżu. Jezus powiedział, że wykonało się i kara za nasze grzechy została zupełnie spłacona. I również szatan został pokonany na tym krzyżu. Jaka więc powinna być teraz nasza postawa? Biblia mówi w Psalmie 106, w wierszu 12, czytamy tu, że gdy ludzie uwierzyli Jego słowom, śpiewali na Jego chwałę. Jeden ze sposobów, w jaki możemy być pewni, że uwierzyliśmy w to, co Bóg powiedział, jest fakt, że Go wielbimy. Kiedy na przykład ktoś jest studentem w koledżu i potrzebuje pieniędzy, aby opłacić czesne, i dzwonisz do ojca, aby poprosić go o to, by zapłacił za twoją naukę, i on przelewa 2000 złotych, czy jakakolwiek to jest kwota, jeśli wierzysz jego słowom, nie musisz nawet sprawdzać konta bankowego. Możesz powiedzieć, dzięki Bogu, mam za co opłacić moją naukę. Jeśli w coś wierzysz, to dowodem tego jest wdzięczność. Jeśli nie wierzysz, to oczywiście nie będziesz wdzięczny. A więc tak długo, jak nie chwalimy Boga, możemy być pewni, że nie uwierzyliśmy Jego słowu. Jeśli wierzysz, że tak jak Chrystus powiedział, wykonało się, twoje grzechy przebaczone, królestwo diabła skończone, będziesz wielbił Boga, gdyż to jest tak wielkie zbawienie. Pomyślmy, gdybyśmy byli chorzy na nieuleczalną odmianę raka i wszyscy lekarze straciliby nadzieję pomocy, ale jeden powiedziałby, spróbujmy jeszcze wykonać operację i zobaczymy. I wykonuje tą operację i po operacji robi badania i okazuje się, że nawet nie ma śladu raka. To będziesz wdzięczny czy nie? Nie wyjdziesz z tego szpitala z ponurą miną, chyba że nie wierzysz słowom tego lekarza. Jeśli powiesz, a on tylko tak mówi, żeby mnie nie załamać, to pewnie nie jest prawda, nadal mam raka. On rozprzestrzenia się po całym moim ciele. On po prostu nie chce mi powiedzieć prawdy. Jeśli nie wierzysz Jego słowom, to rzeczywiście możesz wyglądać ponurze. Ale jeśli wierzysz Jego słowom, będziesz skakał z radości. Jeśli ten lekarz mówi prawdę, to jesteś wolny i jest wielki powód do radości. Kiedy zaś Bóg coś mówi, to nie ma żadnych powodów do wątpienia. Kiedy Bóg mówi, że nie wspomni nawet twoich grzechów i nieprawości, to naprawdę ma to na myśli. Nie będzie już dłużej pamiętał naszych grzechów i nieprawości. Kiedy Bóg mówi, że szatan został pokonany i nie musisz już dłużej żyć w strachu, wierzymy w to. I chwała jest wielką częścią naszego wyzwolenia. To jest ważne, gdyż Bóg chce, abyśmy wyrażali naszą wiarę słowami. Wiara nie zawiera się w samych słowach, ale wyrażamy wiarę w słowach. Przeczytajmy fragment z listu do Rzymian z 10 rozdziału. W liście do Rzymian w 10 rozdziale i 9 wierszu czytamy, że jeśli wyznasz Pana Jezusa i wierzysz w swoim sercu, że Bóg wzbudził Go z martwych, będziesz zbawiony. Wyzwolenie czy zbawienie opiera się na wierze, która znajduje się w sercu. Ona nie jest na ustach, ale w sercu. I wyznajemy tę wiarę ustami. O tym właśnie tu czytamy, Rzymian 10:9. Tak jak już powiedziałem, kiedy wierzymy w sercu, mówimy też diabłu, że został pokonany na krzyżu, ponieważ w to wierzymy. Składamy świadectwo diabłu, że krew Jezusa Chrystusa oczyściła nas od wszelkiego grzechu. Podążamy za przykładem samego Jezusa Chrystusa. Kiedy diabeł przyszedł do Niego z pokuszeniami, Jezus odpowiadał mu, nie tylko pomyślał coś, ale wypowiadał słowa. Mówił, jest napisano.
Kiedy diabeł po raz drugi przyszedł, Jezus znowu powiedział, jest napisano. On wypowiadał te słowa i wypowiadając te słowa przepędził diabła. Kiedy szatan przyszedł po raz trzeci, Jezus znowu powtórzył, jest napisano. Idź precz, szatanie, ponieważ tak jest napisane. I my także musimy to robić. Jezus wypowiadał ustami to, w co wierzył w swoim sercu, co zostało obiecane w Bożym Słowie. My nie możemy wypowiadać ustami czegoś, co nie zostało obiecane w Bożym Słowie. Chciałbym mieć pełno włosów na głowie, ale w Słowie Bożym nie ma obietnicy na to, więc nie mogę chodzić dookoła i wypowiadać takie słowa. To się stanie, gdy Chrystus powróci, ale nie do tej pory. Nie ma takiej obietnicy w Słowie. I także nie ma obietnicy, że Bóg da mi większy dom czy większy samochód, więc nie mogę takich rzeczy wyznawać. To jest rodzaj nauki New Age, gdzie wizualizujesz coś i zamykasz oczy i wyobrażasz sobie, że to otrzymasz. I wtedy ustami wypowiadasz to, co jest w twoim sercu jako pragnienie. Najczęściej dotyczy to rzeczy materialnych. I dzisiaj niektórzy głoszą taką Ewangelię, by coś takiego robić, ale nie znajdziesz w Piśmie Świętym apostołów czy Jezusa, którzy by to robili. To służy zaspokajaniu chciwych ludzi, którzy pożądają rzeczy materialnych, których królestwo jest tutaj na ziemi. Ale ci, którzy prawdziwie stali się uczestnikami Królestwa Bożego, najpierw szukają tego właśnie królestwa i jego sprawiedliwości. A co do tych rzeczy materialnych, nie muszą chodzić ciągle o nich mówiąc. Bóg je w swoim czasie doda nam. Natomiast to, co wyznajemy, kierujemy także do diabła, gdyż nasza walka nie jest z ciałem i z krwią, ale z nadziemskimi władzami i mocami. A wielbimy Boga za to, co On uczynił. I jeśli Bóg mówi, że coś zrobi, za to też możemy Go wielbić. Ale jest bardzo ważne, byśmy nie chodzili i wyznawali jakieś kłamstwa, myśląc, że to jest wiara. To jest inna diabelska nauka, która jest powszechna dzisiaj. Mówi się ludziom, żeby wyznawali coś, co nie jest prawdą. Czytamy w Biblii o niewidomym człowieku, który został przyprowadzony do Jezusa. I Jezus wyprowadził go poza miasto. Czytamy o tym w Ewangelii Marka w 8 rozdziale i w wierszu 22. Czytamy, że przyszedł do Betsajdy i przyprowadzili do niego ślepego, prosząc, aby go dotknął. Ten człowiek mieszkał w mieście, gdzie było wiele niewiary i brakowało pokuty. Jezus wyprowadził tego ślepego poza miasteczko. Zazwyczaj tego nie robił. Zazwyczaj modlił się od razu o daną osobę. Ale w tym miasteczku była tak pełna niewiary atmosfera, że Jezus wyprowadził tego człowieka poza miasto. I plunąwszy na jego oczy, położył na niego ręce i zapytał go, czy coś widzi. A on spojrzał w górę i powiedział, no trochę coś widzę, ale niewyraźnie. Ludzie i drzewa wyglądają tak samo. I kiedy widzę chodzących ludzi, to tak jakby drzewa chodziły. Dobrze wiecie i ja też wiem, że ludzie nie wyglądają jak drzewa. Jeśli widzisz chodzące drzewa, to znaczy, że twój wzrok nie jest dobry. A więc co zrobił Jezus? Gdyby był jednym z dzisiejszych kaznodziejów, powiedziałby temu człowiekowi, nie, musisz wyznawać, że jesteś uzdrowiony. Modliłem się o ciebie, a teraz po prostu wyznawaj, że przez jego rany jesteś uzdrowiony. Nieważne, co widzisz, wyznawaj, że widzisz doskonale, a wtedy wszystko stanie się doskonałe. Ale Jezus tego nie powiedział. Jakże Jezus mógłby prosić tego człowieka, by wypowiadał kłamstwa? A to właśnie robią ci kaznodzieje. Powiedz kłamstwo. Mów, że jesteś uzdrowiony, kiedy nadal jesteś chory. Ale Jezus czegoś takiego nie nauczał. Kiedy ten człowiek nie widział zbyt dobrze, Jezus chciał, żeby on mu szczerze odpowiedział. I on mówi, Panie, nie widzę jeszcze dobrze. I Jezus doceniał jego szczerość. On zawsze docenia szczerość. I Jezus mówi, dobrze, pomodlę się o ciebie jeszcze raz.
To jest jedyny raz, gdzie czytamy o dwustopniowym uzdrowieniu w służbie Jezusa. Czytamy, że Jezus ponownie włożył na niego ręce. Czy wierzysz, że Jezus Chrystus potrzebował na tą osobę dwukrotnie położyć ręce, aby uzdrowić tą osobę? Ja wierzę, że zrobił to celowo, aby pouczyć nas, żyjących w XXI wieku, że nie powinniśmy wierzyć takiemu zwiedzeniu, abyśmy rozumieli, że nie musimy wyznawać, że widzimy, jeśli nie widzimy. Nie musisz wyznawać, że widzisz wyraźnie, jeśli nie widzisz wyraźnie. Nie musisz wyznawać, że jesteś uzdrowiony, jeśli nadal jesteś chory. Nie musisz wyznawać, że jesteś w pełni uzdrowiony, jeśli tylko jesteś częściowo uzdrowiony. Ten człowiek był z pewnością częściowo uzdrowiony. Nie był jeszcze w pełni uzdrowiony. Dlaczego więc miałby wyznawać, że jest w pełni uzdrowiony, kiedy był tylko częściowo uzdrowiony? On mówił prawdę. I chcę wam powiedzieć w imieniu Jezusa, nie pozwólcie żadnemu kaznodziei namawiać was do kłamstwa. Bóg nienawidzi kłamstwa. Wszyscy kłamcy idą do piekła. I jeśli będziesz kłamał, że jesteś uzdrowiony, kiedy nadal jesteś chory, Bogu to się nie będzie podobać. Ale diabeł na pewno będzie zadowolony, ponieważ Biblia mówi, że diabeł jest ojcem wszelkiego kłamstwa. I ten człowiek z pewnością nie chciał, aby diabeł przez niego kłamał, więc nie powiedział, że dobrze wszystko widzi. Powiedział prawdę. I dlatego, że powiedział prawdę, Pan ponownie położył na niego ręce. Bardzo łatwo nas zwieść w tej dziedzinie przez ludzi, którzy cytują różne fragmenty Pisma, cytują Abrahama, który wierzył, że będzie miał potomka. Tak, możesz wierzyć, ale Abraham nie wstał i nie wyznawał. Mam syna, kiedy nie miał syna. Przed urodzeniem Izaaka nie wyznawał, mam Izaaka. Nie, wierzył, że pewnego dnia Bóg da mu Izaaka. Z pewnością wierzył, ale nie wyznawał, że już go ma. To jest kłamstwo. A więc jest to ważne, byśmy rozumieli, na czym polega wiara. Wiara nie polega na wyznawaniu kłamstwa. Pamiętaj o tym. Ten ślepy człowiek nie wyznawał kłamstwa i dlatego otrzymał pełne uzdrowienie. Przyszedł do Pana po raz drugi i Pan go dotknął i wtedy zaczął wszystko wyraźnie widzieć. I Pan odesłał go, mówiąc, nie wchodź do tego miasteczka. To miasto było pełne niewiary. To tylko słowo ostrzeżenia w odniesieniu do tego zwodniczego nauczania, którego dzisiaj jest pełno. Chciałbym teraz pokazać wam starotestamentowy przykład mocy uwielbiania. To jest taki klasyczny przykład z drugiej księgi Kronik, 20 rozdziału. Jest tutaj wielka duchowa lekcja, której powinniśmy się nauczyć, wypływająca z historii Jehoszafata, który był królem Judy. W drugiej księdze Kronik, w 20 rozdziale i 2 wierszu, czytamy, że pewnego dnia dowiedział się o nadciągającym tłumie zza morza. Wielka armia, która przychodziła walczyć z królestwem Judy. Nadciągnęli z rejonu Syrii. I co Jehoszafat miał zrobić, kiedy się wystraszył? Biblia wyraźnie mówi, że bardzo się bał, ale zrobił właściwą rzecz. Szukał Pana. Zwrócił się do Pana i zapytał, Panie, co mam robić? I ogłosił także post. Wezwał lud, by pościli i szukali Pana. To bardzo dobra rzecz, aby gdy coś poważnego dzieje się w naszym życiu, kiedy mamy jakiś problem i źle się dzieje, szukaj Pana i pość. Módl się. I to jest najlepsze lekarstwo na strach. Jehoszafat zgromadził ludzi i razem szukali Pana. I on się modlił. I on ustami wyznawał prawdy Bożego Słowa, jak Bóg zawarł z nimi przymierze i w końcu, stojąc przed Panem, wypowiedział te trzy rzeczy. W wierszu 12. To jest piękna modlitwa, kiedy możemy wyznać te trzy rzeczy w trudnych okolicznościach. Po pierwsze, nie mamy żadnej mocy przeciw tak wielkiemu mnóstwu. Nie mamy żadnej siły. Czy możesz to powiedzieć? Po drugie, brak nam mądrości. Nie wiemy, co mamy robić. Nie mamy siły, nie mamy mądrości. Po trzecie, ufamy Tobie. Nasze oczy zwracamy ku Tobie. I wypowiedziawszy te trzy rzeczy, zakończył, mówiąc Amen. Mówi, Panie, nie mam żadnej siły,
brak mi mądrości, ale ufam Tobie. I kiedykolwiek znajdziesz się w trudnym położeniu i nie wiesz, co masz robić, to możesz to właśnie wyznać. Panie, nie mam siły, by sobie z tym poradzić. Brakuje mi mądrości i nie wiem, co zrobić w tej sytuacji, ale ufam Tobie. To ostatnie stwierdzenie jest bardzo ważne. I czytamy, że wtedy Pan posłał do niego słowo. W tamtych czasach było to słowo przez proroka. Duch Pana spoczął na jednym z proroków i on powiedział: słuchaj, nie bój się, ta bitwa nie należy do ciebie, ale do Boga. Ty w ogóle nie będziesz walczył w tej walce. Pan będzie walczył za ciebie. Zaufaj Panu, a On będzie walczył za ciebie. To wszystko. I Jehoszafat nie powiedział: no wiesz, to jest taka wielka armia. Nie, nic takiego. Nieważne, jak wielka jest ta armia, Pan jest z tobą przeciwko twoim wrogom. Jest z tobą przeciwko diabłu. W wierszu 18 czytamy, że Jehoszafat pokłonił się twarzą do ziemi. Wiecie, co zrobił następnego dnia? Zamiast stawiać żołnierzy w pierwszym szeregu swojej armii, aby walczyli z wrogiem, czytamy, że ustanowił śpiewaków dla Jahwe, aby chwalili Pana. Druga Księga Kronik, 20 rozdział i wiersz 21. Postawił śpiewaków dla Pana, aby szli przed wojskiem. Chwalili Pana, mówiąc: wysławiajcie Pana, bo na wieki trwa Jego miłosierdzie. I oni chwalili Boga i wywyższali Go za Jego dobroć i łaskę. I zobaczcie, co się wydarzyło w wierszu 22. Gdy oni zaczęli śpiewać, to jest bardzo ważne, aby to zobaczyć, kiedy tylko zaczęli. Wcześniej, w wierszu 12 i jeszcze nawet wcześniej, oni się modlili, nie chwalili, modlili się. I Bóg odpowiedział na tą modlitwę i wtedy zaczęli Go chwalić. Już się nie modlili, nie stanęli przed wrogiem i wołali do Boga: o Panie, wyratuj nas. Nie, oni wcześniej się modlili i Bóg obiecał, że coś zrobi. Teraz tylko Go chwalili, uwierzyli w Jego słowa. A gdy uwierzyli w Boże słowa, chwalili Go i czytamy, że kiedy tylko zaczęli śpiewać i chwalić, Pan pokonał ich wrogów i zabrali bogactwo i klejnoty swoich wrogów, także stali się bardzo bogaci. I tutaj mamy pewną zasadę, że uzyskali zwycięstwo nie walcząc, ale wielbiąc Boga, ponieważ uwierzyli w to, co Bóg powiedział. Jeśli Bóg nie powiedział, to nie mamy w co wierzyć, ale kiedy Bóg mówi, że pokonał diabła, to wierzymy w to i wielbimy Go za to. Nie możemy wierzyć w to, czego Pan nie powiedział. Kiedy Bóg powiedział Abrahamowi, że będzie miał syna, to mógł wierzyć. Ale jeśli Pan ci tego nie powiedział, a jesteś bezpłodną kobietą, to nie masz w co wierzyć. Nie możesz po prostu zamknąć oczu, zwizualizować i wierzyć cokolwiek chcesz. Tego wielu ludzi dzisiaj naucza, ale to nie jest nauka Pisma Świętego. W liście do Rzymian w 10 rozdziale i 17 wierszu czytamy, że wiara jest ze słuchania, a słuchanie przez Słowo Chrystusa. Pan musi wypowiedzieć Słowo, zanim będziemy mieli wiarę. Mogą być jakieś wiersze w Słowie, ale dla ciebie one muszą stać się żywą rzeczywistością. Zobaczmy, jak wielu ludzi wierzy, że Chrystus umarł za ich grzechy, a jednak 90% z nich nie jest narodzonych na nowo. To są tak zwani nominalni chrześcijanie. Idź i zapytaj kogokolwiek z nich, czy wierzysz, że Jezus umarł za twoje grzechy? Odpowiedzą: o tak. Czy powstał z martwych? O tak. Czy jest jakikolwiek chrześcijanin na ziemi, który by temu zaprzeczył? A jednak 90% z nich nie jest narodzonych na nowo. Wierzą, że tak jest napisane, ale to nie spowodowało wiary w ich sercach. W ten sam sposób ktoś może ci cytować Pismo: tak, to jest napisane w Piśmie, ale to nie wzbudza wiary w twoim sercu. Nie wierzysz w to i nie możesz się na tym oprzeć. A więc nie dajmy się oszukać w tej dziedzinie. Możesz oprzeć się na słowie, które wzbudziło wiarę w twoim sercu. I wtedy będziesz za to chwalił Pana, a dowodem tego będą rezultaty. Jeśli nie ma rezultatów, to oczywiście nie było wiary. To tylko twoja wyobraźnia. To tylko twoja wizualizacja. Tak wielu ludzi jest oszukanych w tej dziedzinie. Pod pozorem wiary. To nie jest żadna wiara, tylko puste wyobrażenie. I diabeł oszukuje w ten sposób ludzi, tak jak nawet próbował oszukać Jezusa.
mówiąc: przecież jest napisane, nakażę aniołom, aby cię chronili. Nie pozwolą, byś nawet zranił stopy o kamienie, więc skacz. Ale Jezus nie skoczył. To w ogóle nie byłaby wiara, to byłaby zarozumiałość. Żaden anioł by go nie ochronił przed upadkiem i skręceniem karku. Ale on nie słuchał diabła i ty także go nie słuchaj. Nawet jeśli przyjdzie do ciebie w postaci kaznodziei, mówiąc, byś wierzył w jakieś słowo Pisma, nie pokazując innych fragmentów Pisma, które równoważą tamto Pismo. Pan Jezus powołał się na inny fragment Pisma, mówiąc, aby nie kusić Pana, Twojego Boga. I wierzę, że wielu chrześcijan potrzebuje dzisiaj tego słowa. Nie kuś Pana Boga, robiąc głupie rzeczy, imię wiary, mówiąc, ja ufam Bogu i będę Go chwalił. Wiara to nie jest technika. Uwielbianie Boga to też nie jest technika. Chwalenie Boga jest rezultatem prawdziwej wiary, która rodzi się w naszych sercach w wyniku tego, co Bóg powiedział. Z pewnością możemy wielbić Boga za rzeczy, które są zapisane w Piśmie, jak na przykład to, że nasze grzechy są przebaczone, że szatan został pokonany. Te rzeczy są oczywiste. Pozwólcie, że pokażę jeszcze jeden przykład. Z Księgi Jonasza. Jonasz był prorokiem, którego Bóg posłał do Niniwy, a on uciekł. Wsiadł do łodzi, która płynęła w zupełnie innym kierunku i powstała wielka burza. I w końcu wszyscy na statku zdali sobie sprawę, że Jonasz był powodem tej burzy i wyrzucili go za burtę. Ale kiedy Jonasz znalazł się za burtą, Bóg troszczył się o niego i posłał do niego wielką rybę, która połknęła go. I zobaczcie, co się stało. W Księdze Jonasza w 1:17 czytamy, że Pan przygotował wielką rybę, która połknęła Jonasza. I Jonasz był we wnętrznościach tej ryby 3 dni i 3 noce. I co on tam robił przez 3 dni i 3 noce? Myślę, że próbował się wyczołgać z brzucha tej wielkiej ryby. Próbował przez 3 dni i 3 noce. Za każdym razem ześlizgiwał się do żołądka pełnego śluzu tej ryby i nie był w stanie wyjść. I czytamy, że wtedy, znaczy po 3 dniach i po 3 nocach, zaczął się modlić. Nie jest napisane, że modlił się przez 3 dni i 3 noce. Czytamy, że przez 3 dni i 3 noce był tam. I wtedy Jonasz się modlił i powiedział: Panie, wyratuj mnie z tego. Tak zazwyczaj się modlimy. Padamy w problemy, znajdujemy się w brzuchu ryby, mamy jakiś problem, czasami z powodu naszej własnej głupoty czy grzechu, tak jak Jonasz, i przez całe dnie próbujemy się z tego wydostać. I nie jesteśmy w stanie się wydostać. I w końcu, jako ostatnia deska ratunku, modlimy się. To właśnie zrobił Jonasz. Modlił się, ale nic się nie wydarzyło, więc jeszcze trochę się modlił. Wiersz 1, 2, 3, 4, 5, 6 i w końcu przestał się modlić i zaczął dziękować Bogu. Powiedział: w porządku, Panie, będę Ci dziękował. Podniosę głos dziękczynienia, wiersz 9, bo od Pana pochodzi wybawienie. I pogodził się z tym, że jeśli Bóg zechce, aby został we wnętrzu tej ryby, to tak będzie. Będę Cię wielbił, Panie, bo jesteś na tronie. I wtedy, zauważ, znowu to słowo wtedy w wierszu 10. Po raz drugi słowo wtedy pojawia się w 2 rozdziale Księgi Jonasza. Wtedy Pan rozkazał tej rybie, a ona wypluła Jonasza na brzeg. Bóg powiedział: ten człowiek mnie wielbi, więc czas go wypuścić. Został wyzwolony, gdy zaczął wielbić Pana. I w Psalmie 50 czytamy te wspaniałe słowa. Wiersz 23. Kto mi ofiaruje chwałę, ten oddaje mi cześć, a temu, kto chodzi prostą drogą, ukażę Boże zbawienie. Gdybyśmy to mieli sparafrazować, to taki byłby sens. Temu, kto chwali mnie i dziękuje mi, przygotowywuje drogę do ukazania mu mojego zbawienia, temu, kto ofiaruje mi chwałę. Ofiara wiąże się z pewnym bólem. Możemy dziękować Bogu, kiedy wszystko się dobrze układa. To nie jest ofiara dziękczynienia. Ale kiedy Bóg jeszcze nie rozwiązał problemu, ale my wiemy, że On zasiada na tronie i chwalimy Go, nie za to, że już rozwiązał problem, ponieważ jeszcze nie jest rozwiązany, ale chwalimy Go, dlatego że On siedzi na tronie. I jest wiele innych rzeczy, za które możemy wielbić Boga, nawet jeśli nasz problem jeszcze nie jest rozwiązany. Ja nie muszę kłamać,
wołać i mówić: o Panie, dziękuję, że rozwiązałeś mój problem, a problem nadal istnieje, to ja nie udaję, że już nie ma problemu. Ale wielbię Boga, dlatego że On siedzi na tronie, a diabeł został pokonany, moje grzechy przebaczone. Wszystko działa ku dobremu z tymi, którzy miłują Boga. Bóg nie pozwoli, bym był kuszony ponad moją możliwość zniesienia tego. Te wszystkie rzeczy są prawdziwe, mimo że mój problem nadal nie jest rozwiązany. Nie muszę wyznawać kłamstwa, ale mogę wielbić Boga za te odwieczne prawdy, które nigdy się nie zmieniają. Chrystus pokonał szatana na krzyżu i sprawia, że wszystko działa ku mojemu dobru. I nie jest to łatwe wtedy wyznawać takie rzeczy, kiedy nadal zmagam się z moim problemem i moi wrogowie nadal otaczają mnie. To jest ofiara, ale ja wierzę, że mój Pan zastawia stół w obecności moich wrogów i chwalę mojego Pana. I kiedy to robię, Bóg otwiera drogę, abym mógł wyjść z mojego problemu. W ten sposób możemy być wolni od zniechęcenia. Nie musisz nigdy być zniechęcony. Jeśli się nauczysz w każdej sytuacji dziękować Bogu i wielbić Go za prawdy, które nie ulegają zmianie, dlatego że Bóg siedzi na tronie i wszelka władza na niebie i na ziemi jest dana Chrystusowi. Szatan jest pokonany. Twoje grzechy są przebaczone. Bóg nie dopuści, byś był kuszony ponad swoje możliwości. I tak dalej, i tak dalej. Pomyślmy o zwycięskim życiu, kiedy wielbimy Boga w każdej jednej sytuacji. Niech Bóg was błogosławi.